Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Pan Szakuś. Moi drodzy widzowie, przedstawię Wam dzisiaj kolejną partię pomiędzy Mistrzem Świata Magnusem Karsenem a francuskim superarcymistrzem Maksymem Wasie Panowie grali turniej przez internet Speed Chess Championship, i tutaj doszło do partii, która była też powtarzana. Znaczy się, powtarzany był wariant w tej partii. Przejdźmy od razu do rzeczy. Carlsen rozpoczął ruchem D4. Francuz odpowiedział skoczek na F6, C4. Posunięcie G6, skoczek na C3, wyprowadzamy figury i D5. Dlaczego mówię, że powtarzają, bo tutaj panowie grali właśnie w ten sposób już niejednokrotnie. Carlsen oczywiście gra sobie ten sam wariant, co w poprzedniej partii na moim kanale, można to zobaczyć. Zachęcam do obejrzenia. A z kolei Francuz, wielki specjalista obrony greenfelda jest tej obronie wierny i gra posunięcie D5. Można oczywiście wybić, już to powtarzałem w jednym z filmików, no ale Carlsen wybiera skoczek F3. To to jest też normalne posunięcie teoretyczne, niec G7. I teraz dopiero tutaj mistrz świata wymienia tego pionka na D5, skoczek wymienia i zagrywa dokładnie ten sam wariant, co w jednej, jednej, jednej z partii miało miejsce. Tutaj jest szach i skoczek na C6 przesło na posunięcie E4. Zauważcie, że teraz jakby skoczek wybił na C3. To różnica polega na tym, że Pionek wybija, i tutaj nie ma takiej opcji zagrania C5. Już to wspominałem w jednym z filmików, i teraz skoczek zagrywa na B6. Jeżeli Francuz i specjalista w tym debiucie gra w taki sposób, na pewno jest to ruch dobry. Można mu zaufać w 100%, więc na pewno ten jest ruch prawidłowy. Dobra. Hetman na C2 się poruszyły, tutaj białe i E6. Moi drodzy, E6, teraz tak. Na pewno się zastanawiamy po raz kolejny, dlaczego skoczek nie wybija na d4. Otóż, jeżeli skoczek by wybił na d4, białe mogą uzyskać dosyć dobrą inicjatywę. Poprzez na przykład wybicie, goniec wybija, skoczek b5 i tak dalej, i tak dalej. Potem jakiś goniec wychodzi na e3, może wieża d1. Chodzi o to, że inicjatywa tutaj jest e, dosyć duża za cena tego pionka. Ja to wspominałem w filmiku jak tutaj Magnus Carlsen grał również z Maximem w tymże meczu e6 tutaj zagrał w ten sposób francuz goniec na e3 przyjemny ruch spożyteczny, gdyż wyprowadzamy figurę od razu broniąc pionka sprawa prosta i roszada ze strony czarnych i Teraz Magnus Carlsen zagrywa sobie wieżą na D1. Jest to normalne posunięcie wzmacniające centrum i dające szanse jakieś tutaj na zagranie. D5, może E5. Ten pionek musi mieć wsparcie jak najbardziej. No, jest to ruch taki teoretyczny, który się często zagrywa. Goniec D7. No, Francuz postawił na to, żeby wyprowadzać szybko figurę, aczkolwiek nie wiem, czy ten ruch jest do końca taki trafiony, bo goniec wyszedł sobie na D7 i tak naprawdę gdzie on dalej ma się poruszać? No, ciężko mi Powiedzieć, no ale nie ja mam 2,780 czy 2,800, tylko oni, więc pewnie wiedzą lepiej. Ale Magnus Carsen, tutaj co jest ciekawe, ufa cały czas swoim założeniom i zagrywa posunięcie H4. Często ten ruch grywa w obronie Greenfielda, jest to taki ruch zaczepny. On tutaj idzie jak po autostradzie, stara się rozbić skrzydło królewskie i z pomocą wieży i gońca są możliwe jakieś tam ataki na króla. I jeszcze fajnie jakby się do tego doczepił Hetman Zagońca, więc to byłby nawet ciekawy plan, ciekawy atak i może nawet i skuteczny, no ale czarnymi trzeba grać dosyć dokładnie. Tutaj Francuz myślę, że troszeczkę się myli, bo zagrywa posunięcie H6. Takie posunięcie, no dobra, chce się zagrać gdyż po H5 możemy sobie zagrać G5, trzeba się liczyć z jakimiś poświęceniami na G5, H6, H7, może coś tam się urodzić. Zawsze trzeba brać to pod uwagę. Przede wszystkim tutaj można by było próbować skontrować i uderzyć w centrum poprzez ruch F5. Który zagrywa się dosyć często grając obronę Greenfield'a. Osoby, które to grają, pewnie się orientują o co chodzi. Dobrze, wróćmy do partii. Poszło tak i tak. I teraz Magnus Carlsen zagrał E5. Słuszne posunięcie i ciekawe, gdyż te czarne pole F6 jest troszeczkę osłabione, więc sobie wykorzystuje to białe. Przede wszystkim też ma opcję wskoczenia na E4 skoczki. Ten skoczek ma pewne jakieś tam opcje na wejście na F6 w przyszłości, oczywiście nie od razu, ale też na C5 wygląda całkiem dobrze. No, są duże możliwości. Skoczek w centrum ma te możliwości, to jest ważne. Skoczek E7 to też jest zagranie na pewno dobre, gdyż skoczek zwalnia tutaj miejsce. Znaczy przetransportowuje się na E7, żeby mieć na D5 opcję lub na F5. Skoczek z C6 za dużego tutaj wyboru nie miał. Chociaż można było też spróbować zagrać w ten sposób atakując Hetmana i od razu wskoczyć na D5. Ale wydaje mi się, że Francuz chciał po prostu na F5 zagrać broniąc tutaj pionka, ewentualnie atakując gońca. Magnus Carlsen zagrywa H5 i od razu tutaj drażni czarne. Coś trzeba zrobić. No na pewno po takim ruchu G5 tu są też opcje. No to jest takie osłabienie... Myś, mi się wydaje, ja tego nie sprawdzałem i nawet nie będę dokładnie analizował, ale po G5 myślę, że takie opcje wybicia, jakkolwiek są możliwe. Jeżeli chcecie, to możecie sobie sprawdzić, jak najbardziej, jeśli nas to interesuje. Tutaj czarne zagrały skoczek F5. Ja myślę, że to jest taka praktyczna decyzja, dosyć słuszna. Komputer ocenia to troszeczkę za posunięcie słabe, ale. Ja nie widzę tego na szachownicy. My jesteśmy ludźmi, więc wydaje mi się, że to jest ruch całkiem dobry, bo tu po wybiciu y, jest wybicie. Tak też zresztą następuje. I zobaczcie, wieża się otwiera. To też jest jakiś plus dla czarnych. Poza tym, tu się pionek broni. No cóż, ale biały ma, mia, miały teraz inną koncepcję. Ja często powtarzam, że y, tutaj. Tego gońca, no, ciężko oddać. Jak, jak go oddamy, to może być właśnie słaba pozycja dla białych, ale w tym wypadku właśnie jest to wyjątek. Zobaczcie, Magnus Carlsen zagrywa goniec D3, podpierając tutaj, atakując tego skoczka i swobodnie daje tutaj czarnym wybić tego gońca, na co czarne przystają od razu bez wahania i po wybiciu. Zauważcie, że nie mamy tego czarnopolowego gońca białymi, ale ten goniec za to nie ma gry. On po prostu nie ma gry, on nie ma jak tutaj rozwinąć skrzydeł. A goniec z Hetmanem świetnie tutaj kontrolują pole G6 i to wygląda naprawdę, naprawdę bardzo obiecująco. W tym momencie Francuz tego pionka po prostu olał, zostawił go w tym miejscu. No mógłby zagrać oczywiście G5, ale tutaj się można fajnie przestawić. Skoczek H2, skoczek G4 i bardzo męczyć pionka na. H6, bardzo niebezpieczna sytuacja mogłaby nastąpić. Tutaj Francuz postanowił na rozwój figur i na kontrę. Goniec C6, no aż się prosi, żeby tutaj zagrać. No i Magnus Carson wybił w tym momencie pionka na G6. Goniec wybił tego skoczka. Pionek wybił, wieża wybiła. No i tutaj się pojawia bardzo ciekawa: to jest bardzo ciekawy moment, dlatego że w tym momencie tutaj są takie opcje. Co zrobić, gdy król jest w centrum i wieża nas tutaj atakuje? No albo gramy królem E2, albo na przykład gramy hetmanem na E2. Można też spróbować grać hetman E4 i to rozważmy. W partii nastąpiło król E2. I teraz tak, ten ruch oczywiście nie jest jakiś tam zły. E, tutaj e, niektórzy pewnie myślą, a co będzie jak wieża zbije pionka, no właśnie, bo to jest też ciekawe, król e, może oczywiście, no musi zbić tego pionka, hetman daje szacha atakując gońca, wprawdzie on jest jeszcze broniony, ale e, gdzie ma ruszyć się król, jeżeli będzie takie zagranie, to tam zawsze cały czas mogę szachować. No, ale w tym wypadku król może zagrać na D3 świadomie, oddając tego gońca, i po na przykład wybiciu skoczek E4, moi drodzy. I w tym momencie białe stoją całkiem, całkiem ok. Tu się chyba aż straszne rzeczy takie nie dzieją. Chociaż trzeba naprawdę bardzo uważać, gdy król jest w centrum. Ważny skoczek, który przede wszystkim broni pola na G3, nie ma tu żadnych szachów i przewaga jakości. Tutaj opcja wieża 1 byłaby jak najbardziej możliwa. No, właśnie. Tak mogłoby być, tak nie było. Tutaj Francuzowi ciężko tak wybić tego pionka, szczególnie że ma się mało czasu, ale lepszym zdecydowanie ruchem moi drodzy było zagranie hetman E2. To się oczywiście łatwo mówi, jak analizujemy gorzej jak gramy partie. Dlaczego ten ruch jest lepszy? No nie analizuję w ogóle powrotu wieży, bo to się mija z celem dla czarnych. Czarne muszą próbować grać aktywnie. No jakby wieża wróciła, no to jasne, tam hetman G4 i na króla trzeba napadać. Ale na przykład jakby wieża zagrała na G3. No to tutaj może nastąpić niespodzianka moi drodzy. Jaki ruch byście tutaj wykonali białymi, żeby ta przewaga a białych była tutaj ogromna. Jest to ruch goniec na F7. Jeżeli król wybija, zobaczcie, że hetman F2 z szachem i odbijamy wieżę jakość więcej. No właśnie, na przykład król H8 jak odejdzie, to mamy skoczek E4. I ktoś mi powie, gdzie ta wieża ma się poruszyć. Nie ma żadnej drogi, tak żeby ta wieża tutaj nie zginęła. No właśnie, bardzo ciekawa sprawa. Jeżeli wieża, jeżeli, przepraszam, jeżeli hetman by obronił tą wieżę, bo też taka opcja y, oczywiście istnieje, to mamy bardzo ciekawy ruch goniec h5. Jeżeli wieża by zagrała na g3, moi drodzy, to znowu skoczek e4. I znowu jest to samo, ta wieża nie ma opcji ucieczki, a jeżeli ta wieża zagra sobie na f5, to mamy ruch, y, goniec G4 i robi się po prostu nieprzyjemnie. Nie można odejść wieżą, bo jest strzał i też y, ta wieża ginie, prędzej czy później. No a po takim ruchu, no to zawsze ten bicie pionka z szachem jest bar bardzo przyjemne. Poza tym tutaj skoczek E4 znowu wchodzi, no... Jest po prostu pozycja rozwalana totalnie u czarnych. Byłaby, bo tak nie poszło. Król zagrał na E2, i w tym momencie wieża G3. No i już widzimy, że tej opcji go niece w 7 nie ma, bo tu Hetman jest zablokowany. W tym, po tym ruchu wieża zagrała z D na G1. Tutaj Hetman zagrał na G5, wspomaga wieżę. Wybicie, wybicie. I goniec dał szacha na H7. To taki szach kontrolny. Tutaj przewaga białych jest bezapelacyjna król troszeczkę jest odkryty, król H8 widzimy teraz wieża się pojawia na jednej linii to jest zawsze taka malutka korzyść no i tutaj e, należało no należało próbować wymienić hetmany grając hetman G6 e, mimo wszystko trzymać przy różnobarwnych e, gońcach sporą przewagę, te pionki robią bardzo dobrą robotę, e, po prostu bezpieczna pozycja białych, e, myślę, że technicznie Karsen by tutaj spokojnie sobie poradził ale nastąpiło goniec na E4, niestety dla Karsena, chociaż ta pozycja nadal jest Porządku dla białych. Tutaj wieża zagrywa na F8. Naturalna sprawa, i król D3 ucieka. No król ucieka do centrum. Dosyć ciekawe rozwiązanie, ale też yy, powiedzcie mi, proszę, jak atakować tego króla. No, Francuz znajduje tu pewne opcje szarpnięcia i otworzenia tej pozycji. Jest to ruch. C5, no właśnie, jest to ruch C5. No, bicia nie rozpatrujemy, moi drodzy, bo tu się od razu wie, na D8 pakuje i jest bardzo niebezpiecznie, więc bić nie można białymi. E, trzeba zareagować inaczej. I skoczek właśnie zagrał na E2. Dosyć solidne posunięcie, wydaje się, bo e, atakuje Hetmana. Tutaj broni pionka jeszcze mocniej, i jeszcze Hetman ma opcję na wybicia pionka lecz C4 wtrącenie to są zawsze dobre ruchy, znaczy no nie zawsze, ale z reguły to są dobre posunięcia, król zagrywa na D2 atakując hetmana i gdzie ten biedny hetman ma się poruszyć. Otóż, moi drodzy, on wcale nie jest taki tutaj biedny. On ma wsparcie. Wieża zagrywa na F2. Tutaj ładnie wiążemy skoczka, i w tym momencie Carson popisuje się dosyć ciekawym ruchem. Gdy się gra w takie partie błyskawiczne, moi drodzy, to takie ruchy są naprawdę zaskakujące dla przeciwnika i mogą zabrać sporo czasu na myślenie. W tym momencie Carson zagrał bardzo ciekawie. Wieża F1, zobaczcie, jak wieża zbije. To Hetman. Jest zbity. No właśnie. Francuz po tym posunięciu zagrywa H5. No licząc na przemianę tutaj pionka w Hetmana, co jest oczywiste. Magnus Karsy się nie zastanawia, wymienia ciężkie figury, które, które męczyły króla. I goniec teraz zabił na B7. No moi drodzy, niestety ten ruch nie jest najlepszy. To jest wzięcie piona, ale dzięki temu posunięciu czarne mają szansę zorganizować bardzo ciekawy atak. No właśnie, no właśnie, jak tutaj czarne to wykorzystały? Otóż pierwsze posunięcie to goniec H6. Najmocniej, przepraszam, Hetman z gońcem wspólnie atakują, pionka na E3, no i robi się niezwykle gorąco. Ale Carson odpowiedział w partii błyskawicznie grając hetman 4 I wydaje się, że tu jest wszystko w porządku. Chwila zastanowienia ze strony francuskiego superarcymistrza. No i moi drodzy, czarne zaczynają tak naprawdę, wygrywają tą pozycję. To jest y, nieprawdopodobna sprawa. Tu wszyscy byli w szoku, co tu się dzieje w ogóle. Tak, czarne zaczyna i wygrywa. Można sobie zatrzymać filmik i szukamy posunięcia. Ja to posunięcie już zdradzam. Uwaga, c3. Piękny piękny ruch. Otóż, jeżeli król zbija to tracimy tutaj skoczka, sprawa prosta. No, nie widać za bardzo dobrych odejść. Jeżeli król na przykład tutaj, bo król się musi przykleić do skoczka, to pionek bije na b2 i groźna akcja na przemianę jest nieunikniona niemalże. Więc tutaj pionek od razu został wybity przez pionka na pionkiem z b2 na c3 i skoczek wskakuje na c4. Otóż Okazuje się, że pozycja totalnie się sypie. Zobaczcie szach. Tu jest atak. Goniec atakuje. Jest mega niebezpiecznie. Król e, zagrał tutaj jeszcze na e, d3 i skoczek na b2. No, moi drodzy, e, pozycja. E, no, pozycja jest już totalnie przegrana. Ja dokładnie nie pamiętam, czy w tej pozycji się Carson nie poddał, także wybaczcie mi, ale jeszcze kilka ruchów zrobię, bo sobie analizowałem, co by było, gdyby. Więc po takim ruchu skoczek na B2, na przykład Król poruszyłby się znowu na D2. No i teraz mamy e, fantastyczne zagranie, goniec na e3, zobaczcie, totalne, totalne tutaj e, rozwalenie pozycji e, białych, chyba w tej pozycji się poddał carsen, jak pamiętam dobrze z transmisji. E, tutaj król jakby zagrał na c2, no to słuchajcie, prosta sprawa, e, oczywiście e, nie można wybić hetmanem, to pewnie wiemy, bo tu skoczek z powrotem wraca, są widełki, no jak król zagra na c2, no to mamy bicie. Król B3 moi drodzy, można dać kulturalnego szacha na B5, Król C2. No i bardzo ciekawe zagranie, takie standardowe. Bronimy tutaj. Widzimy, że białe nie mają jak króla zaatakować w jednym posunięciu: żadnego szacha nie ma, po Król D1. Król B2 mogłoby nastąpić. Tu są praktycznie maty nieuniknione, albo wielkie straty materialne. Moi drodzy, gratuluję Francuzowi, który pokonał mistrza świata. No cóż, grał chyba lepiej, aczkolwiek Magnus Carlsen można powiedzieć, że grał po prostu słabo w tym meczu. No ale końcówka była również emocjonująca. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, hej.